Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam endurance'ową szosę Bianchi, model Infinito w karbonie, oczywiście we flagowym kolorze celeste. No i teraz kilka słów na temat tej oto pięknej maszyny. Zacznijmy od serca roweru, czyli przepięknie wykonanej ramy. Jest to rama wykonana z lekkiego i wytrzymałego włókna węglowego, która zapewnia doskonałą sztywność i amortyzację. Tutaj trzeba będzie się zatrzymać i też powiedzieć co nieco, że jest to rama z geometrią typu endurance, czyli nie będzie ona nadmiernie eksploatowała Waszych mięśni i stawów poprzez ekstremalnie sportową sylwetkę. Tutaj jednak te kąty Waszego ciała będą zachowane w nieco innych proporcjach, i raczej model będzie przeznaczony dla tych, którzy chcą przede wszystkim komfortowo przemierzać wiele kilometrów. Teraz powiemy sobie klasykę, jeśli chodzi o kolor. Kolor celeste, szybki rzut oraz rys historyczny. Jedna z legend głosi, iż kolor ten powstał z resztek farb wojskowych, ponieważ malowano rowery tym, co było dostępne. No i z tych resztek farb właśnie samolotowych powstał taki oto kolor. Czy jest to prawda? Trudno powiedzieć, natomiast nie podlega żadnej wątpliwości, że kolor ten jest jednoznacznie kojarzony tylko i wyłącznie z marką Bianchi. Omówimy sobie teraz osprzęt, jaki mamy zamontowany. Tak jak widzimy, jest to pełna grupa Shimano 105, precyzyjna, cicho działająca, lekka, no i przy tym też nie ciągnąca po kieszeni w razie jakichś awarii lub też podstawowych wymian eksploatacyjnych. Korby, tutaj mamy też cenna informacja, to jest oczywiście system 12-rzędowy, a koronki mamy o rozpiętości od 50 ząbków na górnym blacie do 34 na dolnym blacie. W zupełności to wystarcza i do szybkiej jazdy, ale również na podjazdach w górach. Z drugiej strony znajdziemy hamulce. Są to hamulce tarczowe, hydrauliczne, również z grupy 105. Tak jak widzimy, już mamy lepsze klocki radiatorami, tarcze też pająku, także jest to zestaw bardzo dobry, z dobrym chłodzeniem i myślę, że nawet kolarze o nieco większej masie przy stromych zjazdach nie powinni przegrzać tego zestawu hamulców. Teraz chciałbym się zatrzymać przy kołach. Mamy tutaj bardzo fajny zestaw kół Velomana. Jest to marka własna. Jest to model Palladium, karbonowy, profil 33 mm, czyli no powiedzmy średniej wielkości stożek. Koło jest zaplecione na 24 szprychach. Koła oczywiście są w systemie Tubeless Ready, czyli kupując rower, rower mamy zadętkowany, natomiast można bez problemu przerobić te koła na bezdętkowe, ponieważ są do tego przygotowane. Zestaw kół waży zaledwie 1450 gramów, no i jest na wspaniałych łożyskach, na kartridżu, bardzo szczelne, także nawet podczas jazdy w trudnych warunkach nie musimy się obawiać o to, że woda czy piach dostaną się do łożysk i uszkodzą nam piastę. Ten oto zestaw kół jest obuty w opony Pirelli Centauro. Warto tutaj zwrócić uwagę, że jest to model dosyć szeroki, 32 mm w technologii Armortech. Cokolwiek by to nie znaczyło, jest to po prostu opona wzmacniana. No i tak jak już obserwujemy od ostatnich kilku lat, no nasila się jednak trend, aby już nie ładować opon o średnicy 23, 27 czy 8 mm, tylko już producenci idą dalej i montują po prostu jeszcze grubsze, co ma jeszcze bardziej podkreślić właśnie bardziej wszechstronny ten endurance'owy charakter. Omówimy sobie teraz kokpit. Tak jak widzimy na załączonym obrazku, kokpit jest wykonany z produktów marki własnej, czyli właśnie
z wcześniej wspomnianego Velomana. Z Velomana znajdziemy zarówno mostek, kierownicę, solidne komponenty, dosyć lekkie, aluminium 6061, więc jest sztywne. Tutaj mamy tak, mostek na kącie minus 7 stopni. I teraz tak, w zależności od rozmiaru roweru różnić się będzie również długość mostka. I tak, przy najmniejszym rozmiarze, czyli 47 cm, mostek ma 90 mm. Przy rozmiarach 50-53 jest to już setka. Przy 55-57 to jest 110. A przy tych największych, czyli 59-61, jest to już 120. Tutaj akurat przy tym elemencie chciałbym się zatrzymać, właśnie dzięki temu, że mamy szeroką gamę długości tych zintegrowanych mostków, to w momencie, kiedy chcielibyśmy sobie ten rower sfitować pod siebie, pod swoją budowę ciała, no to dzięki temu właśnie, że te mostki występują w aż tylu długościach, jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu dopasujemy ten rower pod swoją budowę anatomiczną, dzięki czemu będziemy przemierzać bez bólu i w komforcie setki kilometrów. Idąc dalej, tutaj mamy oczywiście owijeczkę, klamko manetki 105. Bardzo dobra jakość, leciutkie. Myślę, że nic więcej nie trzeba, nawet jeśli mówimy już o średnio zaawansowanych kolarzach. Sam osobiście też jeżdżę na tej grupie osprzętowej. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Teraz omówimy sobie to, na czym opiera się zdecydowanie największy procent ciężaru naszego ciała, czyli siodełko oraz sztyca. Tutaj również widzimy, że są to produkty własne pod marki Veloman. O siodełku nie będę się za dużo tutaj rozwodził, ponieważ akurat siodełko, jak już większość rowerzystów wie, jest po prostu podstawowym elementem, który zazwyczaj i tak idzie do wymiany. Zwłaszcza jeśli chcemy sfitować rower pod swoją budowę ciała, no to siodełko jest tutaj bardzo ważnym elementem. Ale idąc niżej, tutaj mamy bardzo fajnie wykonaną sztycę w kształcie litery D. Sztyca jest z tyłu ścięta, tu mamy już owal. Dokładnie tak samo wchodzi tutaj do ramy i dzięki temu sztyca nie kręci się. Nie musimy się martwić o prawidłowe ustawienie prawo-lewo, ponieważ porusza się to w zasadzie tylko w jednej płaszczyźnie. Mamy tutaj w tej sztyce zastosowany seatback o długości 25 mm, czyli jest delikatnie odsunięte to wszystko do tyłu. No i tutaj oczywiście też producent zapewnia różne długości dla różnych rozmiarów ram. I tak sztyca 350 mm występuje w 47 i 57, a 380 mm już występuje w rozmiarach 59 i 61. Siodełeczko to jest również produkt pod marki Veloman, jest to model Mitora 139. Prosta nazwa, która nam mówi po prostu o szerokości tego siodełka. Do rozstawu guzów kulszowych 139, długość 250 mm. I tak właśnie tutaj, jak mamy tą szerokość tych 139 mm, jest to bardzo ważny element, aby po prostu dopasować siodełko do rozstawu swoich guzów kulszowych, żeby po prostu się nie męczyć. No to teraz, jeśli mielibyśmy powiedzieć o najważniejszych cechach tego roweru, no to tutaj w przypadku tej oto maszyny mamy sprawdzoną długodystansową geometrię. To, co wpływa na bardzo ładny wygląd tego roweru, czyli pełne wewnętrzne prowadzenie przewodów, począwszy od kabli, które idą przez mostek, no praktycznie nic nie widać. Delikatnie tutaj oczywiście przy widelcu wychodzi przewód hydrauliczny, no ale gdzieś musi znaleźć swoje ujście. Natomiast jest to tak niewidoczne, a dzięki temu zachowujemy piękny, taki clear look. Tutaj jeszcze tak, mamy kompatybilność ze zintegrowanym kokpitem Reparto Corse, czyli jeśli byśmy trafili akurat egzemplarz, który byłby w takie komponenty wyposażony, no to rama bez problemu też to akceptuje. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tutaj akurat w przypadku tego roweru mamy zamontowane komponenty pod marki
Veloman. Jeśli chodzi o bardzo ważną cechę tego roweru, to są tutaj zamontowane karbonowe koła Veloman Palladium na 33 mm stożku. Przejdźmy do podsumowania. Przed nami stoi bardzo fajny rower, który moglibyśmy zaklasyfikować do rowerów grupy Endurance, czyli do rowerów raczej wygodnych, gdzie sportowa sylwetka zajmowana na rowerze raczej nie będzie nam nastręczała jakichś problemów z kręgosłupem, jak w przypadku rowerów takich typowo sportowych i wyścigowych. Rower jest bardzo dobrze wyposażony na pełnej grupie 105. Tu w przypadku tego modelu komponenty Velomana sprawdzone. Całość jest wykonana w taki sposób, że kupując ten rower nie trzeba wymieniać w zasadzie nic, chyba że do Waszej budowy ciała będzie potrzebna wymiana siodełka. No ale taki element na starcie zawsze trzeba wliczać. Mi rower się bardzo podoba. Klasyczny kolor celeste urzeka i rzuca się na drodze, więc jeśli chcesz również się wyróżnić w gąszczu szarych maszyn, no to ten rower będzie właśnie dla Ciebie. Cześć!